22 września do parafii lwowskiej Chrystusa Króla Wszechświata przybyły relikwie błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej. Wydarzenie, któremu przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, odbyło się w dniu wspomnienia liturgicznego błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej oraz w pierwszą rocznicę poświęcenia i otwarcia Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia, które nosi imię błogosławionej. Na wspólną modlitwę przybyły siostry Albertynki z prowincji warszawskiej, a także bracia i siostry ze Zgromadzenia Świętego Brata Alberta, którzy służą we Lwowie. Podczas swego kazania biskup Kawa skupił się na trudnościach w służeniu ubogim, na tym, jak trudną decyzją jest pomóc osobie potrzebującej, ale także podkreślił, jaką łaską jest odpowiedzieć na Boże wezwanie, aby być miłosiernym i wrażliwym na zapotrzebowanie innych, na potrzeby tych, którzy nie potrafią dziękować. Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii ksiądz Andrzej Pikanic podziękował wszystkim, dzięki którym wspólnota parafialna i podopieczni Ekumenicznego Centrum dla Kobiet w Kryzysie otrzymały relikwie błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej i ogłosił, że odtąd co miesiąc 22 dnia miesiąca wspólnota będzie modlić się za jej wstawiennictwem, a każdego 17 dnia miesiąca za wstawiennictwem świętego brata Alberta.